firma Vistal buduje konstrukcję, jest generalnym wykonawcą na północy Norwegii, co podziwiam, ale również w gorącej Algierii, co, z czego też bardzo się cieszę, że my Polacy potrafimy tego typu kontrakty zdobywać na całym świecie. Chciałbym się pochwalić jednym ostatnim sukcesem, o którym wspomniał pan premier, czyli wygranie kontraktu jako generalny wykonawca wraz z partnerem norweskim na Mostana Bru na samej północy Norwegii. Wartość tego kontraktu wspólnie około 160 milionów złotych. Chcemy wspierać polskich przedsiębiorców, żeby mogli swoje kompetencje rozwijać coraz szerzej na całym świecie. To nas przede wszystkim interesuje. Polski biznes, polska własność.